Moja duchowość Maryjna została ukształtowana przez to, że widziałam wiele razy moją babcię, jak modliła się na różańcu. Wielkie wrażenie na mnie też robiło za każdym razem nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w domu mojej babci lub moim rodzinnym domu. Przychodziło wtedy mnóstwo ludzi i śpiewaliśmy pieśni maryjne i modliliśmy się wspólnie. Zawsze było to bardzo uroczyste wydarzenie. W wieku 14 lat zaczęłam chodzić na pielgrzymki na Jasną Górę z Lublina, potem z Warszawy. Czekałam na ten szczególny dzień w sierpniu, kiedy wyruszaliśmy do Częstochowy. Potem w życiu dorosłym odwiedziłam kilka sanktuariów maryjnych w Fatimie, Lourdes, w Guadalupe. Urzekła mnie atmosfera pełna pokoju i rozmodlenia w Medjugorje. 3 lata temu zawierzyłam się Jezusowi przez ręce Maryi według Ludwika de Montfort i często zawierzam siebie i moich bliskich niepokalanemu sercu Maryi. Inspirują mnie cechy Maryi, jej ogromna pokora, a jednocześnie zdecydowanie, miłość, troska o innych. Od niedawna mam taką piękną przedwojenną drewnianą figurkę Maryi, która wzrusza mnie przez to, że ukazuje Maryję taką, jaką ją sobie wyobrażam po przeczytaniu tekstów biblijnych, czułą i wspierającą. Na figurce jest to przedstawione w ten sposób, że Maryja jedną ręką obejmuje małego Jezusa i czule przykłada policzek do jego twarzy, a drugą ręką podtrzymuje jego małą stopę. Ave Maryja.